Witam, witam dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj będę mówił właśnie o wiadomościach i ogólnie adopcji krypto. Tak, w tym roku w ogóle jest dużo dobrych wiadomości, jeśli chodzi o krypto. Krypto nie umiera, a w ogóle się rozwija. Dzisiaj powiem wam, czemu się rozwija i co się rozwija, tak? Będę mówił dzisiaj nawet o Cardano, troszeczkę nawet o Manie, Decentraland, o Ethereum, o Bitcoincie, tak? O Solanie, troszeczkę wiadomości dzisiaj jest, tak? I tutaj jest bardzo w ogóle, warto zwrócić w ogóle uwagę na te właśnie pozytywne kurde rzeczy, tak? I co dzisiaj się dzieje, szybko powiem, że te spadki miesięczne już pomału nam kurde spadają, tak? I się ten regulują, tak? 17% w ogóle tracimy w ciągu miesiąca, 27 Ethereum w ciągu tego spadku, tego krachu, tak? W ciągu tygodnia już prawie już jest tutaj dobrze. W ciągu dzisiaj dnia 0,5% kurde Bitcoin i 2% Ethereum uzyskało w ogóle, jest na plus, tak? I tu jest kropla nadziei w ogóle. Plus dzisiaj jeszcze wiadomości są pozytywne, ludzie dzisiaj wstaną i może kupią więcej, tak? Będzie na plus, kurde, moje jest kurde ten. Zielono, zielono nareszcie, tak? I tu są bardzo dobre wiadomości w ogóle, patrzcie. Taka jest firma i Internet Computer, tak? Co to jest za kurde firma? To jest taki smart contract platform. To taka platforma z tych kontraktów, tak? Tych takich mądrych, tak? I tutaj chodzi o integrację DeFi z Bitcoinem i z Ethereum. Tu jest bardzo dobry kurde plus, bo może stworzyć nowy ekosystem w ogóle, tak? I Bitcoin wchodzi w pierwszej połowie tego roku, tak? Ethereum wchodzi w ogóle, tutaj gdzieś jest. O, tutaj Ethereum wchodzi w ogóle w trzeciej fazie tego roku. I tutaj jest w ogóle dobry plus i dobry zastrzyk, ponieważ patrzcie, co tutaj napisali, że to może stworzyć 1 trylion kurde ten kapitał, tak? I ponad 40% cały kapitał całego rynku, tak? Może pójść w górę, ponieważ to będzie, jak tu jest napisane, tak? Tutaj patrzcie, could create a new DeFi ecosystem, tak? To czyli stworzy nowy ekosystem w ogóle, tak? I tutaj będzie nowy plus, nowy zastrzyk, nowy kurde ten bonus dla w ogóle kryptowalut, tak? Dla Bitcoina i dla Ethereum, tak? A wiadomo, że wszystko idzie za Bitcoinem, tak? Tutaj następne dobre wiadomości. Patrzcie, India, tak? Uregulowała, że jest, no, dobre wiadomości dla nich, może nie są dobre, tak? Bo chodzi o tax. Ale tu już dobre, bo regulują, tak? Dwa tygodnie temu, czy na miesiąc temu chcieli tam banować, byli przeciwko, w ogóle tam coś ten, się plutali o tym właśnie krypto, co to było nie tak dla nich, tak? Dzisiaj zrozumieli, że jednak jest tam kasa, tak, uregulowali krypto, zrobili tax i chcą te zrobić swoje rupis. Co to jest rupis? To jest ich waluta, jak i złoty, tak? I tutaj też jest dobry, kurde, adaptacja krypto, tak? Tutaj jest nadzieja to, że kiedyś krypto może wejdzie właśnie w życie w Indiach, tak samo jak i weszło w tym, w El Salwadorze, w Brazylii chce wejść w tym roku może Bitcoin jako elegancki środek płatności, tak? I tutaj może nadzieję, że India też wejdzie, tak? A wiadomo, że India to jest taki wielki kraj, że tam jest tyle ludzi, że było właśnie dobry plus dla właśnie kryptowalut. Okej, okay. Co dalej się stało? Dzisiaj duże wiadomości w ogóle jest. Patrzcie w ogóle, ile OpenSea. No co to jest OpenSea? Te NFTs, tak? Co to jest te NFTs w ogóle, tak? Jeszcze raz powiem. Bo nie bardzo też to o to czaje. Tak szybko, co to jest? No to takie coś jak dzieło sztuki na online, tak? Albo to jest takie coś, że jest nowy level pokazania, jaki jesteś bogaty, tak? Że ludzie ci bogaci chcą właśnie pokazać swój status na online, jaki on jest bogaty, tak? Czyli takie jakieś tam, kurde, ten Bored Ape, takie coś, tak? Ma tam za 2 miliony i tam się ludzie, wow, masz Bored Ape, ale jesteś bogaty, tak? To takie coś, nowość dla tych bogaczy na razie wchodzi, tak? To jest nowość, dużo skamów, jeszcze na to uważać, tak? Ale patrzcie, 5 bilionów dolarów w ogóle w tym miesiącu było sprzedaż na blockchainie Ethereum. Tylko właśnie NFTs, no masakra, no kurde, przecież to jest 5 razy jak w ogóle Apple'a ten, cały kapitał, tak? No to jest masakra w ciągu jednego miesiąca. Tego nie można zignorować moim zdaniem, tak? To musicie tam luknąć, no. Jedziemy dalej, dobra, to się nie ma co rozczuwać na tym. Twitter teraz, patrzcie. Tutaj jest dobry, kurde, jazda, że Bitcoin był zabrany z exchange'ów, tak? Co to znaczy, tak? Że ci właśnie wieloryby, tam robiłem odcinek kurde wcześniej, że oni zabrali właśnie kryptowaluty z exchange'ów, żeby właśnie na portfele, żeby je trzymać i nie sprzedawać, tak? To czyli na długoterminowe są nastawienie, tak? Czyli to jest dobry indykator do, że w przyszłości mogą być dobre wzrosty, tak? I dalej idziemy. Następny Twitter, ten Nayib Bukele, to ten jest kurde El Salwadoru prezydent, tak? I tutaj on fajnie powiedział, to jest, on to, już to widziałem wcześniej, te takie powiedzenia, ale patrzcie, to jest takie fajne napisanie. Jest 50 milionów milionerów, czyli 50 milionów milionerów, tak?
a Bitcoin to jest tylko 27 kurde milionów. I on tutaj pisze, że nie ma wystarczająco Bitcointa dla każdego milionera. Nawet dla połowy milionerów nie ma wystarczająco Bitcointu. Jak Bitcoin pójdzie ten, to nikt, to milionerzy nie mogą mieć więcej niż pół Bitcointa, tak? No nie mogą mieć jednego Bitcointa, bo im nie starczy, tak? I tutaj jest taki fajny kurde motyw, i on to sugeruje właśnie, że to ma przyszłość jak kurde digitalne, ten cyfrowe złoto, tak? No tutaj już nie będę się rozczulał o El Salwadorze, to wiadomo, to mówiłem w innych odcinkach, tak? Wtedy to sobie sprawdźcie, tak? Jedziemy dalej, patrzcie, wiadomości dla Ethereum, też jazda, patrz. 1 bilion dolarów Ethereum był spalone w ciągu 30 dni. A czemu? No znów te OpenSea, tak? Te NFTs, jak tam pokazałem wcześniej ten artykuł, tak, że tyle zarobili kasy, a to jest przeważnie na blockchainie, kurde, Ethereum. I tu jest dobry też indykator, że te właśnie NFTs dobrze boostują tego właśnie, tą cenę tych właśnie, kurde, kryptowalut, tak? Przeważnie tutaj Ethereum też i tych właśnie Solany czy tam innych, tak? I tutaj duża nadzieja właśnie, duży zastrzyk takiego, nie, takiego niewidzialnego, kurde, pomocnika NFTs, tak? Że tutaj może być wzrost w tym właśnie roku większy niż w roku 2001, tak? No zobaczymy, ja jestem pozytywnie nastawiony w ogóle, zwolennikiem jestem Ethereum, tak? Tutaj durny Kanye West, taka kontrowersyjna postać, tak? Tutaj mówi, że stop asking him na NFTs, ask me later, tak? To czyli on ma otwarty też umysł na NFTs, że w przyszłości też może ask me later, czyli zapytaj mnie później, tak, o NFTs, tak? To czyli chce może później, a nie chce teraz, tak? Tak tylko wspomniałem, bo tak każdy trąbi o tym dzisiaj. Największe chyba wiadomości są o Kanye West, tak? I dalej, patrzcie, jaka jazda. Tutaj, już zapomniałem, co jest. A, tutaj jest w ogóle wiadomości od Decentraland i o manie, tak? Tam jeden kolega, kurde, słuchacz, lubi, kurde, manę, tak? I lubi ten Decentraland, tak? To mu to napisałem, a czy napisałem, teraz mówię właśnie o Decentraland. I tutaj Decentraland był najlepszy właśnie update, jaki wyszedł, tak? Teraz. I ten update w ogóle rozszerza użytkowników, tak? Na inne właśnie systemy komputerów, tak? Drugi też ma wirtualną tą, wirtualne okulary, tak można sobie założyć, w drugiej połowie roku, tak? Już można sobie chodzić w wirtualnym tym Oculus, czy coś może, nie wiem. Tutaj już jest aplikacja na telefonie, tak? Można będzie grać na telefonie już niedługo. I tutaj też bardzo ważne jest, znów te NFTs, tak? Non-fungible tokens, tak to się nazywa. I ten, tutaj będzie można sobie ubrać, jakie NFTs już masz w Decentraland, tak? Masz jakieś tam NFTs z innego miejsca, możesz już je zmiksować sobie właśnie w świat, w ten właśnie Metaverse Decentralandu, tak? I tutaj mana właśnie może bardzo ostro pójść w górę, nawet o 100%, tak? W ciągu, w skali paru miesięcy, ponieważ, albo miesiąca nawet, no nie wiem, no tak sugeruję. Nie jestem ekspertem, wam nie mówię, co macie robić, wiecie, co chodzi, no jestem takim, wieś. Tylko to jest moje zdanie, tak? Ale tutaj jest dobre indykatory właśnie kupno, tak? Sam manę mam, trzymam, zobaczymy, co się stanie, tak? Nie mam dużo. Dobra, robimy dalej, co tam się dzieje, kurde. A, Solana teraz, o Solanie, tak? W ogóle Coinbase pozwolił Solanie zrobić, kurde, tokeny, tak? Pierwsze 3 tokeny już wyszły, tak? I Solana poszła już o 13 czy 15% w górę. Dobre, też jest dobra jazda. Tutaj w ogóle Phantom, tak? Wallet, tak? Wyszedł, tak? Bardzo, kurde, ten bezpieczny portfel na Solanie. Wychodzi też na iOS, czyli na iPhone'a, tak? 109 milionów w ogóle dolarów ten właśnie już zebrali. Ale ten portfel, ile jest warty? Patrzcie. 1,2 biliona dolarów już jest warte, tak? I taka konkurencja MetaMask'a, tak? I tutaj właśnie jest duży plus dla Solany, tak? Solana może pójść, kurde, w górę, tak? I tutaj może być dobry właśnie, dobra jazda, tak? I co dalej? Cardano teraz, tak? Trochę jak Cardano News, tak? Cardano jest under significant buying pressure. To czyli znaczy to, że już tutaj ludzie kupują, tak? Dużo Cardano, tak? Market w ogóle tętni o Cardano, trąbi, także Cardano w ogóle urośnie w tym roku najwyżej z tych wszystkich kryptowalut. No Cardano zawiodło nas dużo w tamtym roku, tak? Sceptycznie to odnosimy się do tego, tak? Nawet jak Cardano tutaj poszło, jak tutaj widać, patrzcie, Cardano tutaj poszło w ogóle w skali miesiąca, tak? Tego miesiąca, stycznia, patrzcie, poszło wszystko w górę, tak? Portfele, wszystko. Na staking poszło w górę w ogóle, te tokeny, tak? Wszystko, kurde, no. Cały kapitał też poszedł w górę, tak? Ale Cardano cena spadła, to może to jest dobry indykator właśnie, że w przyszłości albo w tym miesiącu mogą być dobre wzrosty Cardano, tak? No i to wszystko, coś tam powiem, zobaczę jeszcze, tu wrócę do tych moich tych babelsów. Nie wam powiem, że w ogóle tu już mało nam brakuje do właśnie do tego odzyskania tych pieniędzy, co straciliśmy właśnie w tym krachu, tak? Że tam ludzie zasłali za wysoko, tak? Jak się przejmują. To się może stać w ciągu paru miesięcy, dwóch, trzech, czterech miesięcy. Odzyskamy te 20-30%. Tutaj jeszcze dobrze są wzrosty, tak? Ale jeszcze mogą być spadki, ponieważ Fedsy w Ameryce
też będą regulowali krypto. Taki to też będzie troszeczkę taki właśnie sztylet w plecy dla krypto, tu dla Bitcoina, dla Ethereum, tak? To oczekujmy pod koniec chyba lutego, oni robią te zebranie, tak? Troszeczkę spadku to też tutaj będzie, tak? Może wejście na rynek, tak? I też nie wiemy, jak oni to będą regulowali też. Tam oczekujemy, że tak i tak, nie? Ale też może być jakaś niespodzianka upadku, tak? Albo nawet i wzrostu, ale kto to wie. Ale mi się wydaje, że bardziej upadku, bo oni nigdy nie pomagają krypto za bardzo, bo za dużo skamów, za dużo ludzi kombinuje tam z tym krypto, tak? Jakiś przestęp czy coś, tak? Albo prania kurde kasy brudnej na online krypto, tak? Albo nawet takie jakieś inne przekręty, tak? I tutaj właśnie oni chcą regulować krypto w taki sposób, żeby te krypto właśnie było bardziej uregulowane. Ale wiemy, że nawet parę bilionów dolarów w tym roku właśnie było tych pieniędzy nielegalnych. Czyli te parę 10-20% tutaj, to właśnie jest czarny market, tak? To dlatego jak oni to uregulują, to właśnie te właśnie może być spadki o 10%, bo ci ludzie z tych czarnych marketów będą wybierali albo chowali kasę gdzieś indziej, tak? No nie wiem, taka jest moja spekulacja. Dobra, trzymajcie się na razie, życzę wam miłego dnia, powodzenia.